Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Dziś zamierzam wam pokazać film opowiadający o pielgrzymce Jana Pawła II, która miała miejsce w 1987 roku. Pan z kolei jest autorem książki pod tytułem Donos na Wojtyłę, opowiadający o inwigilacji najpierw księdza, a potem kardynała, arcybiskupa krakowskiego, metropolitę krakowskiego Karola Wojtyłę. W jaki sposób i od kiedy przyszły papież był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa? No to ciekawe, bo był tak naprawdę tej inwigilacji poddany właściwie od pierwszych chwil po rozpoczęciu okupacji sowieckiej Polski. Właściwie pierwsza wzmianka na temat Karola Wojtyły pochodzi z 1946 roku. Związana jest z wydarzeniami, jakie się rozegrały w Krakowie 3 maja, kiedy studenci krakowskich uczelni chcieli wrócić do tradycji przedwojennej, uroczystej mszy świętej, następnie pochodu całej młodzieży akademickiej Krakowa uświetniającego święto narodowe. I organizatorem tych obchodów była Bratnia Pomoc Akademicka, a na Uniwersytecie Jagiellońskim... Popularny Bratniak, a na Uniwersytecie Jagiellońskim jednym z działaczy tej organizacji był Karol Wojtyła, wówczas student Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenia, o których wspomniałem, były bardzo dramatyczne, bo wtedy doszło do takich bardzo gwałtownych zamieszek w Krakowie. W ich wyniku aresztowano ponad 1000 osób, według różnych źródeł 1500, więc miałem rzeczywiście bardzo dramatyczny przebieg i pozostał po nich pewien ślad, dość przypadkowo odkryty. A mianowicie dokument zawierający listę kilkudziesięciu nazwisk, 40 kilku nazwisk osób przeznaczonych do rozpracowania przez jedną z sekcji ówczesnego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Krakowie. I na tej liście, tam na 9 bodaj miejscu, jest właśnie Karol Wojtyła, urodzony w Wadowicach w 1920 roku, syn Józefa, student Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są też inne ciekawe nazwiska, także związane przecież później z osobą Wojtyły, ale to jest taki pierwszy ślad. A co więcej, ma on jeszcze może tę charakterystyczną cechę, że przy tym nazwisku, jako nielicznym na całej tej liście, piórem dopisano nazwisko funkcjonariusza, który miał zajmować się tym rozpracowaniem, Sikora. Rzeczywiście był taki funkcjonariusz wtedy w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego i to on niejako był przypisany do tego, żeby pewnie prowadzić sprawę Karola Wojtyły. Więc to jest pierwszy zapisek 1946 roku. I później poprzez kolejne lata rzeczywiście może nie jest ksiądz już Karol Wojtyła, zwłaszcza po swoim powrocie z Rzymu, objęty jakąś sprawą, czy to agenturalnego sprawdzenia. Jak one się wówczas nazywały, ale coraz częściej zaczyna się pojawiać w doniesieniach agentury współpracującej z bezpieką. Pojawiają się na przykład różnego opinie, a skoro się pojawiają, to dowodzi tego, że mimo, że był wtedy księdzem, powiedzmy sobie, stosunkowo mało znanym w Krakowie, bardzo młodym człowiekiem jeszcze, to jego zdanie miało wagę operacyjną. I tu znowu posłużę się przykładem. W 1953 roku pojawił się taki fragment wypowiedzi księdza Karola Wojtyły komentującego sytuację w Episkopacie Polskim po aresztowaniu i uwięzieniu prymasa Wyszyńskiego. I tam mają takie zdania, w których on świadom tego, jak rozwija się sytuacja, przewiduje, co będzie dalej. Mianowicie on przewidział to milczenie Kościoła, ten Kościół milczący, który od grudnia mniej więcej tego roku po ślubowaniu złożonym przez biskupów pojawia się jako pewne zjawisko w historii polskiego Kościoła po wojnie. Natomiast już począwszy od połowy lat 50., kiedy on już jest znanym wykładowcą seminariów duchownych działających w Krakowie,
To zainteresowanie zdecydowanie rośnie, by w 1958 roku no, nie tyle osiągnąć apogeum, bo to jest znacznie późniejsze, ale na pewno od 1958 roku, a więc od chwili, kiedy zostaje biskupem pomocniczym w Krakowie, to jest ewidentnie już jedna z tych osób, które są głównymi obiektami rozpracowywania przez bezpiekę. Nasi widzowie mogą mieć pewnego rodzaju konsternację, bo używamy liczby mnogiej w stosunku do seminariów. Trzeba więc wytłumaczyć, że w Krakowie siedziby miały dwa seminaria. Dwa seminaria diecezjalne, czyli Częstochowa miała tam ulokowane swoje seminarium, oczywiście archidiecezja krakowska oraz seminaria zakonne, w których Karol Wojtyła wykładał. Czy Karol Wojtyła był objęty tak zwanym TOEK, czyli w języku esbecji teczka zwana popularnie tonkiem, i co to było? Tak, to był teczka ewidencji operacyjnej na księdza i one tak naprawdę te teczki jako no pewna procedura urzędowa w bezpiece pojawiają się na początku lat 60. Zakładane były wszystkim duchownym, wszystkim także słuchaczom. Na poziomie seminarium. Seminarium, tak, oczywiście duchownym i tym diecezjalnym oraz zakonnym i także klerykom czy alumnom seminariów duchownych. W przypadku Karola Wojtyły jest to o tyle ciekawa rzecz, że on już wówczas jest w 62 roku, bo o tym akurat ten rok mam na myśli, i nie jest jeszcze formalnie metropolitą krakowskim, natomiast po śmierci arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, który był administratorem archidiecezji krakowskiej, Wojtyła staje się no właściwie taką głową kościoła krakowskiego. I to wtedy w 62 roku krakowska bezpieka zwraca się do centrali w Warszawie, do MSW warszawskiego, o zgodę na zastosowanie specjalnego wzoru i zawartości teczki ewidencji operacyjnej na księdza, ale poświęconej Karolowi Wojtyle. Taki dokument jest zachowany, kiedy naczelnik Wydziału IV w Krakowie występuje do swojego przełożonego w MSW warszawskim z prośbą o zgodę na zatwierdzenie, raczej o zatwierdzenie wzoru teczki ewidencji operacyjnej na księdza, teczki Karola Wojtyły. A co z tej teczki ocalało? Bo jak wiadomo, dokumenty czwórek, czyli Departamentu IV i Wydziałów IV na poziomie wojewódzkim, w dużej mierze zostały przetrzebione. A czy dysponujemy jakimiś materiałami? W przypadku Karola Wojtyły tak, natomiast czy z teczki trudno to ocenić, ponieważ teczki ewidencji operacyjnej, te oki tak zwane, praktycznie wszystkie zostały zniszczone. Nieliczne ocalały, akurat niestety nie zachowała się ta dotycząca Karola Wojtyły. Ale ponieważ dokumenty sporządzane przez bezpiekę w trakcie prowadzenia, rozpracowania i tej całej działalności operacyjnej nie były sporządzane tylko w jednych egzemplarzach. Zwykle oczywiście, jeżeli dotyczyło to Karola Wojtyły, kopia trafiała do jego teoku, ale kopię tego na przykład dokumentu, czyli dajmy na to, byłaby to notatka z jakiejś rozmowy z agentem bezpieki, czy obserwacji zewnętrznej, a czasami kazania, tak oczywiście o tym możemy też wspomnieć, to wówczas kopie tych trafiały do spraw, które były zakładane. Spraw obiektowych, spraw operacyjnego rozpracowania i tak dalej, i tak dalej. I to, no dzięki temu, dzięki tej pewnej biurokracji, jak można by to dzisiaj nazwać, wiele, a rzeczywiście można powiedzieć, większość tych dokumentów dotyczących Wojtyły została zachowana. Z tym, że one są rozproszone, aczkolwiek gdyby je zebrać, rzeczywiście w jedno miejsce, stanowiły bardzo pokaźny zasób archiwaliów bezpieki dotyczących właśnie Karola Wojtyły. I można się śmiało domyślać i właściwie można twierdzić z całą pewnością, że właściwie wszystkie z nich stanowiły zawartość tego teoku Karola Wojtyły. A są tacy, którzy uważają, że w cudzysłowie rzecz ujmując, Karol Wojtyła zawdzięcza swoją nominację na stolicę w Krakowie Służbie Bezpieczeństwa, ale nie dlatego, że był tajnym współpracownikiem, czy jej się wysługiwał, tylko sprawa była związana z, o ile się nie mylę, z długimi negocjacjami z władzami. Jak to wyglądało? A właśnie, to jest dość ciekawa historia. Właściwie można powiedzieć bardzo ciekawa, bo tak naprawdę nie ma jednoznacznego wyjaśnienia. Istnieje kilka wersji tego, w jaki sposób uzyskano zgodę na nominację biskupa Wojtyły na funkcję, do funkcji metropolity krakowskiego.
taka od lat krążąca, nawet po pisanych autobiografiach Karola Wojtyły, to jest wersja... Biografia. Nie, również w autobiografii. Także w autobiografii, tak. To jest taka wersja, której autorem był Stanisław Stomma, redaktor Tygodnika Powszechnego, ale także poseł na Sejm PRL, tak, z koła poselskiego Znak. Otóż on w tej swojej relacji zwykle podkreślał, że to był faktycznie owoc jego także negocjacji prowadzonych z Wincentem Kraśko. Z innymi także wysokimi funkcjonariuszami. Wincent Kraśko, bieżąc na nazwisk ze znanym dziennikarzem, nieprzypadkowo. Tak, ale także z innymi wysokimi dygnitarzami partii komunistycznej. I zawsze twierdził, że słyszał w odpowiedzi na kolejne propozycje płynące ze strony prymasa Wyszyńskiego, propozycje dotyczące obsadzenia wakującej stolicy arcybiskupii w Krakowie, odpowiedź, że zgłaszajcie sobie, kogo chcecie, my czekamy na Wojtyłę. I jak mówię, ta historia funkcjonuje jeszcze ciągle, ale była niemal obowiązująca w minionych latach. Ja mam absolutnie inną opinię na ten temat. Otóż zachowanych dokumentów, i to nie tylko bezpieki, ale także dokumentacji Urzędu do Spraw Wyznań, wynika jednoznacznie, że już w październiku 1963 roku Wydział Administracyjny KCPZPR, a więc właściwie można powiedzieć ta głowa, która opracowała strategię walki z Kościołem w Polsce, czy z religią w ogóle w Polsce, na wniosek prymasa Wyszyńskiego, w którym zgłaszał on 3 kandydatury do rozważenia na właśnie krakowską stolicę biskupią, w tym także kandydaturę Karola Wojtyły, zdecydowanie negatywnie ustosunkowano się do wszystkich kandydatów, a zwłaszcza do Karola Wojtyły. Ta opinia sporządzona przez Wydział Administracyjny KCPZPR, oparta bezspornie przecież na materiałach bezpieki i także Urzędu do Spraw Wyznań, jest, można powiedzieć, z punktu widzenia komunistów druzgocząca. Dlaczego? Bo Wojtyła się jawi w tej historii z kolei jako, po pierwsze, niezwykle sprawny organizator, człowiek z talentem politycznym. Dostrzeżono jego umiejętne rozgrywanie jeszcze jako właściwie pełniącego obowiązki, powiedzmy, metropolity krakowskiego, umiejętne rozgrywanie relacji między kurią krakowską a lokalnymi władzami partyjno-państwowymi w Krakowie. I na koniec, takim podsumowaniem tej obszernej, podkreślam, opinii, jest bardzo ciekawe zdanie. Jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem ideowym. By je zacytować. Tak. I teraz, po tak wydawałoby się jednoznacznie rozstrzygającej sprawę opinii tej komórki partyjnej, w grudniu tegoż 1963 roku Józef Cyrankiewicz, ówczesny premier PRL-u, w piśmie także zachowanym do prymasa Wyszyńskiego informuje, tam odwołując się do obowiązującej legislatury, że nie zgłasza zastrzeżeń wobec kandydatury Karola Wojtyły. A więc opowieści, znaczy ja mam wrażenie takie, że opowieści o tym, że dopiero kiedy zgłoszono Wojtyłę, to władze ochoczo się zgodziły na to, bo żyły w przeświadczeniu, że mają do czynienia z dość, nazwijmy to, odległym w swoim myśleniu od realiów filozofem, poetą, aktorem byłym i tak dalej, i tak dalej. A więc człowiekiem w ich mniemaniu łatwym do ewentualnego, tak, do sterowania i tak dalej, to nie mają żadnych podstaw, podkreślam jeszcze raz, ten jeden dokument, ta opinia najważniejszej komórki w tym całym łańcuchu komunistycznego aparatu walczącego z Kościołem, przecina wszelkie spekulacje. Pytanie natomiast powinno paść pytanie o to, dlaczego wbrew tak jednoznacznej opinii aparatu partyjnego i to centralnego, Cyrankiewicz wyraża zgodę na wojnę. Ta zagadka wymaga jeszcze rozwiązania. Z pewnością tak. A kim byli ludzie inwigilujący Karola Wojtyłę i czy wielu tajnych współpracowników udało się pozyskać z jego otoczenia?
Kim byli ludzie? No to byli funkcjonariusze bezpieki pracujący w Krakowie. To można przynajmniej kilka nazwisk wymienić oficerów, przede wszystkim Józef Schiller, Henryk Kudła, Bolesław Bolesławski. A właściwie to są takie nazwiska, które najczęściej pojawiają się w dokumentach albo sygnują dokumenty, które dotyczą Karola Wojtyły. A co do agentury, to nie jest, panie redaktorze, tak, że ta agentura była jakoś niezwykle rozbudowana, że ta sieć agenturalna oplatająca Wojtyłę była niezwykle gęsta czy szczelnie oplatająca. Nie, chyba nie. Tak naprawdę wydaje się, że zdołano rzeczywiście pozyskać, zwłaszcza w kurii, kilka osób, nie tylko zresztą duchownych, ale także świeckich, które miały bezpośredni z racji sprawowanych przez siebie funkcji czy urzędów bezpośredni dostęp do metropolity, co więcej miały także dostęp do dokumentów przez niego sporządzanych, jakichś projektów, jego właśnie kazań, pism urzędowych i tak dalej, z tym, że to można powiedzieć tak, no to jest grupa kilku, może w pewnym momencie kilkunastu osób, ale bezspornie te informacje, które trafiają dzięki nim do bezpieki, są informacjami z punktu widzenia z kolei aparatu bezpieczeństwa cennymi. One dość, powiem sobie, precyzyjnie i szczegółowo relacjonują niemal każdy dzień pracy ówczesnego metropolity krakowskiego. A teraz zapraszam na unikalny film sporządzony przez bezpiekę z pielgrzymki w 1987 roku. Film, który będzie pokazywany po raz pierwszy. Większość tych zdjęć nie była prezentowana publicznie. Serdecznie zapraszam. Dlatego trzeba się wyłączać prawie ze dwójkami, chyba, tak? A cztery to jest weser, jeszcze jeden, tak? A cztery jest tutaj, tam cztery. Powolutku, dobrze. Powolutku. Wejście jest bardzo powolne.
receptor. No zaraz, zaraz, powiedz, no my przejdziemy teraz na dzwonię, mamy widok. Tutaj pozostaniemy na dzwonią. Udzielający Komunii Świętej kapłani poprzedzani będą...